Witam Bykersów, właśnie dotarłem sobie na bootcampik. Jestem już u siebie w pokoju. No i to jest bootcampik po przerwie, po prawie miesięcznej przerwie od grania w CS-a. No i będziemy tutaj dusić do zbliżających się turniejów LMR. Jesteśmy tydzień po przerwie, to jest nasz drugi bootcamp z Flyem i teraz tak naprawdę będziemy zaczynać sezon, gdzie będziemy wszystkie rzeczy robić na nowo, bo poprzednio po prostu staraliśmy się go wdrażać w to, co mamy. A teraz oprócz tego, co mamy, co Fly już wie, to robimy jeszcze nowe rzeczy i będziemy sobie dusić. Mam nadzieję, że będzie elegancko. Są 4 tury, jest dużo slotów, a do RMR-a zawsze mieliśmy jakąś perkę, więc mam nadzieję, że ją utrzymamy. No i zaczynamy. Bootcamping z grubej ryby, będziemy bardzo dużo grać. No i mam nadzieję, że już pierwszych się uda. A jeśli nie, to no są jeszcze 3 szanse, a to są open quale, więc wiadomo, że czasem można wygrać z lepszą drużyną, a później przegrać z nie wiadomo jaką. Ale mam nadzieję, że i tak przezwyciężymy to. W Brazylii się zjawimy, albo przynajmniej w miejscu, w którym będzie RMR do Major w Brazylii. Więc oglądajcie ten materiał i pamiętajcie, że pieł to... No, oglądajcie dalej. Dobra, lecimy na granie. Jestem w pokoju 7, w pokoju 12 jest Graszok i ktoś. Więc powiedziałem Graszok chuj przed nagraniem tego materiału. Teraz idziemy zacząć dzień, a zaczynamy dzień zawsze tak samo. Czyli zmierzamy tutaj do lodóweczki, w której są sprzęty i bierzemy oczywiście wodę i jedną kolkę. Trzeba mieć czym tutaj operować w trakcie dnia. Zobaczmy, czy jest Patryk na siłce. Mam nadzieję, że tak, bo bez tego jest bez formy. No cóż, pewnie jest na jakiejś innej. I idziemy na trening. No witam wszystkich serdecznie. Przyjechaliśmy tutaj, właśnie się rozstawiamy. Patrzcie. Właśnie, ja też się rozstawiam, że bardzo tutaj podkładeczka. Klawiatura leci. Patryczek się tutaj ustawia. Wyciągam. Oskarek też tutaj jest, tam się dzieje. Alanik, Adrianek, tutaj Damian. No i tutaj co tutaj się dzieje? Nowa podkładeczka jest od jakiegoś czasu. Waksę dostaliśmy. Wszyscy takie wspaniałości. Nadal super lejcik, nadal, no nie pamiętam, iPhone 13 Pro Max 1 TB złoty, ale case, więc czarnie. I wspaniałości, czyli SteelSeries nowa Elite z takim fajnym tutaj bolcem. No i logujemy się wszędzie i będziemy zaczynać przygodę z kwalifikacjami do Majora. Oby w pierwszej turze się udało. Da, widzowie, ważna sprawa, tutaj jest droga do zwycięstwa. A tutaj podpisuje się pakt z diabłem i podpisał go nie kto inny jak Paweł Epic Jańczak. Nie rozgrywa tutaj mecz oficjalny. Gram na B? Tak, jestem, dwójkę muszę mieć. Nie przeszkadzałem mu, niech wygra i zakwalifikuje się do MP, bo wydaje się ciężko. Dobra, uwaga, Riz przyszedł do nas, do pokoju krzyknąć, że patrzcie na streama, co się dzieje. Co to będzie? Jeden. Drugi. Trzy! Cztery! O kurwa! Piąty! I Paweł Jańczak! No nie! A miało być tak pięknie! Ale było dobrze. Dobrze było, Paweł. Michał miał 13 lat w 1990 roku, a 8 lat w 1995. Jak to możliwe? To nie był ten sam Michał. Nie! Bez kitu, musiało być dwóch Michałów wtedy. Był rok przed naszą erą. Zgadza się! Brawo, Paweł, Mateusz! Brawo! Jazda! Jestem tak krucha, że wystarczy wypowiedzieć moje imię, a się przyłamie, czym jestem. Twój stary... Nie, to nie mój stary. Nie no. Nie wiem. Brawo. Co? Stary? Oskar? Jak, jestem tak krucha i tak. Pytanie do widza, wygrany wygrywa skina albo koszulkę Anonymo. Jestem tak krucha, że wystarczy wypowiedzieć moje imię, a się przełamie. Zostawimy to, kto w komentarzu na to odpowie, to wygra koszulkę Anonymo. Pozdrawiam. To jest nasz staw, na którego zawsze chodzimy i próbujemy tutaj zawsze wrzucić kogoś, żeby za jakiś hajs wszedł, ale jeszcze nikomu się nie udało. Ostatnio uzgodniliśmy, że jeżeli dostaniemy się na Major, to kupujemy pontony i idziemy tu robić remake Piratów z Karaibów, ale niestety na Majora się nie dostaliśmy, więc może tym razem się to uda. Niestety pierwsze kwale zabiedliśmy, czekaliśmy na mocarnego Chirona, który potem dymnął Astralis i dostał się na RMR do Rio. Więc jeszcze mamy 3 szanse, dużo slotów zostało, więc będziemy próbować misję z pontonami wypełnić. Oby tym razem się udało. Siema widzowie, zmielony totalnie po 3 turach kwalifikacji. No niestety nie poszło to tak jak miało pójść. Ewidentnie mogło być dużo lepiej. Mogliśmy, no pierwszy mecz, pierwsze kwale przegraliśmy na Chirona, który okazał się bogiem.
i awansował ogrywając Astralis. W drugiej kwale wypuściliśmy prowadzenie 12-5 na Game of Legion i nie wygraliśmy żadnej z rund, mieliśmy przewagę, a takich było kilka. No i co? I w ostatnich kwalach znowu po polsku przegraliśmy w sumie czyste eko ze złym kolem i niesprawdzaniem miejscówek. Niestety, zdarzyło się znowu. No i zostały nam czwarte kwale. Dzisiaj też niestety los Koguta z nie awansowało, ale awansował mój człowiek Tudi, z czego się bardzo cieszę, bo jest to mój certified G i zawsze będę kibicował, mega dobry ziomuś. I fajnie, że się dostał, szkoda, że Koguty się nie dostały, będzie im ciężko teraz w drugiej drabince. Ale no pewnie jak ten film wyjdzie na światło dzienne, to no to już będzie wiadomo. A tymczasem ja idę w Kimę. Jutro ruszamy na Media DSL Mistrzostw Polski i kolejną turę gramy już z domu. Więc oby było dobrze i pewnie coś tam jeszcze z tych Mistrzostw Polski ponagrywamy. Mam nadzieję, że zakończymy to pozytywnym akcentem i awansem na RMR-a. Nie wyobrażam sobie innego świata, więc mam nadzieję, że się uda. Paracki, jak droga minęła do Katowic? Spałeś się? Ciężko. A droga? W sensie asfaltowa, podobała ci się, nie? Nie. Wyboje. Bardzo spychaliśmy. Kurde, Oskar, kreseczka siedzi, co? Kreseczka siedzi wam. No. Miałeś na nocy kryli jeziorkiem? Ja. Patryk, a ty co sądzisz o Willi Jeziorki? Willi Jeziorki to był najlepszy pokrywacz, powiedziałem, był w życiu. No. Uważam, że to sprawiło to, że tak dobrze nam poszło na trzecim RMR-ze. Czyli po prostu chciałeś szybciej odpaść, żeby wrócić szybciej do Willi? Tak, bo się tam dobrze śpi po prostu. Będzie widać czy nie? Ale to byłby już chyba. Słuchaj. Słuchaj, no. On nie ogarnia. A to małymi palcami zrób. Tej drzwi ani jednej bramki jeszcze nie strzeliliście. Kto jest? Strzelił, ale drzwi, ale... Gdzie jest Adam w ogóle? Gdzie jest Alan Kurko? Jak masz Alan? Dzień z Alanem i Alan zaginął. No, zagramy w ciszę. Kto się pierwszy odezwie zaraz, potem jak powiem start, stąd frajer. Start. No, wiadomo, wiadomo. Przed wami Arkadiusz Nawojski. Pierwszy śmiałek, który chce pobić rekord Guinnessa w biegnięciu w miejscu. Czas do pobicia 5 godzin 40 minut. Ogólnie słowity Media Day, naprawdę super się bawiłem. Ale to już tyle niestety. Żegnam widzów. Do następnego odcinka. Juuu.